Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski. Dzisiaj to ja poprowadzę flash muzyczny. Z okazji tego, że w niedzielę ukazał się mój nowy teledysk do pierwszego singla o nazwie Jak to z płyty Pop and Roll. Płyta Pop and Roll wychodzi 19 listopada, czyli dokładnie rok później od wydania mojej pierwszej debiutanckiej płyty, która ocierając się sobą jako pierwsza w historii polskiej muzyki uzyskała status złotej płyty 3 tygodnie przed jej premierą. Więc mam nadzieję, że podobny sukces odniesie ta bardziej moja i ta bardziej emocjonalna dla mnie płyta. Kiedy usłyszałem już nagraną piosenkę, stwierdziliśmy, że teledysk musi być nagrany w miejscu, które ja kocham, a strasznie kocham Hiszpanię, jestem tam co roku i strasznie podoba mi się mentalność tego miejsca, może nie ludzi, ale miejsca i tego chillu, który tam panuje. Myślę, że zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy, pokazać piękną Barcelonę, jeśli chodzi o ciasne uliczki i piękną promenadę. I też fajną historię, która jest nakręcona tylko i wyłącznie dzięki selfie. Też chcieliśmy zrobić teledysk, który byłby strasznie do mnie podobny. No więc selfie to był pomysł i strzał w dziesiątkę. Jak to wszystko stało się z nienawiści do miłości z robimy bez jak to? Powiedz mi jak stało się. Podczas kręcenia jednej ze scen do mojego teledysku możemy zauważyć tam siedzącego i grającego gitarzystę na promenadzie. Wcześniej jednak jedną scenę do tyłu miał się pojawić ten sam gitarzysta, jednak sceny były kręcone w 2 inne dni i niestety gitarzysta nie pojawił się 2 dnia, gdzie była kręcona ta wcześniejsza scena i musieliśmy zakamuflować naszego znajomego i jak najbardziej upodobnić jego do tego grajka, który miał grać. Zapłacone mu zostały pieniądze, ale jednak zrezygnował i oddając pieniędzy. Niedługo kończy nam się trasa koncertowa związana z moją pierwszą płytą 9893, ale zaczyna się też nowa Pop and Roll Tour, która mam nadzieję, że przez cały kolejny rok będzie bardzo blisko moich fanów, dlatego że wiem, że lubią oni jeździć na koncerty, czy to szkoła, czy wakacje. Niestety pozdrawiam wszystkich rodziców. Pierwsze 4 w grudniu, 4 największe koncerty. Sama nazwa Pop and Roll Tour mówi o tym, że będzie rock and rollowa, ale jednak z domieszką tego popu, który robię. Prawie wszystkie teksty są moje, linie melodyczne też. Wszystkie informacje dotyczące trasy koncertowej Pop and Roll Tour będą umieszczone na mojej stronie, na moim blogu www.jestemdawid.com, więc zapraszam Was serdecznie. Uaktualniam tam wszystko codziennie. Jestem też taką blogereczką, więc zapraszam Was serdecznie. Powiedz mi, jak to stało się.